Fajnie się rozchorowałam we wtorek, bo wyszłam w niedzielę na spacer i zgrzałam się i zmarzłam. I czułam, że zmarzłam. Więc z głupoty choroba do mnie przyszła, bo się nie ubrałam jak należy. I od wtorku leżałam, miałam wysoką gorączkę i mięśnie bardzo mocno bolały, także nie mogłam wstać z łóżka. W ogóle nie mogłam myśleć. Bolała mnie głowa, bolały mnie kości, bolało mnie stawy, wszystko mnie bolało. I modlili się tutaj za mnie ludzie w kościele. Wróciłam do domu w środę z modlitwy i miałam jeszcze wyższą temperaturę. Już nie mogłam wieczorem wytrzymać z bólu i poprosiłam Roberta, żeby położył na mnie ręce i modlił się aż do skutku. Już nie mogę wytrzymać. I podczas jego modlitwy czułam, jak odeszła ode mnie wysoka temperatura. I chociaż jeszcze połowa mięśni nie bolało, tak w połowie, nie połowę mięśni, połowę bólu czułam pierwotnego, to wstałam i poszłam uwielbiać Boga. Następnego dnia jeszcze mnie bolały rzeczy i miałam gorączkę, ale już nie taką wysoką. I też poprosiłam rano Roberta, żeby się za mnie modlił do skutku, aż mi reszta przejdzie. I też się za mnie modlił. I ja wiem, z czego to wynika, że przyjęłam uzdrowienie. Bo pokutowałam z tego, że nie przyjmowałam go od niego wcześniej. Jakiś czas temu zwrócił mi uwagę, że idę do innych ludzi, żeby się za mnie modlili, a nie przyjmuję uzdrowienia, kiedy on się za mnie modli. I oczywiście od razu powiedziałam, że tak nie jest, bo znam doktrynę i wiem, że Bóg nie ma względu na osobę. Nieważne jest to, w jakim jesteś stanie, gdzie jesteś, ale to zależy od twojej wiary, jak przyjmujesz i czy przyjmujesz. Więc jak spokutowałam, z tego i przeprosiłam Boga za to, że tak jest, to przyjęłam od Niego uzdrowienie. A po niedzielnym nabożeństwie chcę wam powiedzieć, że mam bardzo dobry humor. I że za każdym razem, jak się modlę, to się śmieję. Albo się w ogóle tylko śmieję. Mam większe poczucie humoru. Nie jestem takim smętnym człowiekiem, jak wcześniej. Kiedy coś się złego działo, to ja w ogóle byłam samotnikiem, wiecie? Jestem jedynaczką, całe życie wychowałam się sama. I jeszcze chlubiłam się tym, że potrafię sama spędzać czas ze sobą i że się nie nudzę i że to lubię. I że nie rozumiem, jak ludzie nie potrafią spędzać samemu czasu. Tylko można umieć spędzać samemu czas ze sobą, a można całe życie się izolować. Chcę wam powiedzieć, że coraz lepiej się czuję tutaj. Coraz bardziej się wygłupiam. A dla mnie to jest w ogóle równoznaczne z poczuciem bezpieczeństwa. W rodzinie się wygłupiasz. W znanym towarzystwie się wygłupiasz. Tańczysz, śmiejesz się. Kiedyś nie zrobiłabym tutaj połowy rzeczy, które robię dzisiaj. Pod sceną, na uwielbieniu czy z wami. Nigdy bym nie zaczepiała tak osób, jak zaczepiam teraz. I pozwalam sobie na takie bliskości. Jak teraz. Dziękuję.